Dzień dobry świecie. Mamy 30 dzień marca, a ze mną jest, już trzeba to powiedzieć jasno, głośno i wyraźnie, trenerskie objawienie rundy wiosennej w Ekstraklasie. Trener Korony Kielce, Kamil Kuzla. Dzień dobry, trenerze, kłaniam się. Dzień listo. dobry, witam. Dzień dobry. I jak przerwa na reprezentację? Czy to jest czas, że trener trochę miał więcej czasu dla siebie, czy wręcz przeciwnie, praca na potrójnych obrotach? E czy więcej czasu dla siebie? Na pewno spokojniej troszkę i taki, taki czas, żeby to wszystko tak rzetelnie sobie przeanalizować i spojrzeć na to, co udało się zrobić, co zrobiliśmy, a w czym mamy problemy, tak? I, i, i na tym się na tym się skupialiśmy. Nie żeby jakby reasumując, no nie skupiliśmy się na tym, żeby dożynać tutaj, bo bo my wiemy, że troszeczkę mamy tą drużynę taką, nazwałbym to doświadczoną i musimy naprawdę bardzo ostrożnie z tymi obciążeniami tutaj podchodzić. Także mamy, mamy swoją bazę wypracowaną w okresie przygotowawczym i pewne akcenty musieliśmy dołożyć, ale, ale naprawdę bardzo, bardzo tak rozsądnie. No dobrze, ale to, że trener się koroną zajmował, to wszyscy wiedzą, ale pytanie, czy dla siebie znalazł trochę więcej czasu, czy reprezentacja to jest ten okres, że można na przykład obejrzeć trochę więcej seriali, albo książki poczytać, albo z dziećmi się pobawić, albo wyjść na długi spacer? No, to jeśli o tym mówimy, to tak. To na pewno chwilkę takiego wytchnienia i troszeczkę czasu na to, żeby z bliskimi gdzieś tam spędzić, gdzieś tam. Pojechać sobie nawet nawet gdzieś tam nad jeziorko odpocząć, także no na pewno troszkę spokojniej i, i pewne rzeczy pewne rzeczy można nadrobić, starać się przynajmniej, bo, bo rzeczywiście na co dzień tego za dużo nie ma. Także najważniejsze, że wyczyszczone głowy i, i gotowi do, do roboty. A takie czyszczenie głowy, jeżeli trener no, jakby zajmuje się wiadomo sportem na co dzień, to, to woli się relaksować z rodziną już jak ma czas bardziej aktywnie, czy bardziej na zasadzie A obejrzyjmy wspólnie na przykład szereg? Eee, kurczę, jak ja bym wolał, ciężko to powiedzieć, jakbym wolał, bo, bo też no, zazwyczaj w tej pracy w piłce nożnej jest tak, że jeżeli ty masz wolne, to wszyscy pracują albo są w szkole. Także, no tak. no tak to niestety też u mnie wygląda i e, żona też prowadzi swój, swój jakby biznes i dzieciaki chodzą do szkoły, po południami trenują, także e, dzień taki, że tak powiem codzienny e, w naszym wykonaniu, natomiast no rzeczywiście mieliśmy, mieliśmy te dwa dni weekendu, które, którego dawno nie mieliśmy i, i tutaj próbowaliśmy gdzieś to ponadrabiać, bo przez cały ten okres, no mnóstwo telefonów gdzieś tam przed weekendem do nas, że no jak to, no jest piątek, weekend, no coś byśmy porobili. No ja odpowiadam prosto zawsze, człowieku, jaki weekend? Ja, ja nie pamiętam nie wiem, co to jest weekend, także teraz wróciliśmy do pewnych rzeczy, był czas na to, żeby, tak jak powiedziałem, pojechać sobie na działeczkę, trochę lasu, jeziora, odpocząć ze znajomymi, z rodziną, także naładowani. No pozytywnie. W takim razie tylko się cieszyć, że można tak wykorzystać przerwy reprezentacyjne. Z pewnością oglądał pan spotkania Polaków i tak jak patrzył pan na, na przykład na mecz Polska-Albania, to nie były takie flashbacki, o jak korona jesienią. Czy flashbacki? No przede wszystkim, kurczę, olbrzyma presja na tych, na tych chłopakach jest i wiadomo, że wymagania są bardzo duże, bo grają w naprawdę dobrych klubach. Natomiast no, w tym ostatnim meczu rzeczywiście było widać, i, i jak się oglądało ten mecz, że, że tej drużynie bardzo zależy na tym, żeby, żeby wypaść pozytywnie, żeby, żeby się pokazać, żeby po tym meczu z Czechami były takie no, różne głosy na ten temat i, i to na pewno. No nie pomaga i nie uskrzydla, tak? I tu było widać, że, że ogromne... Byli bardzo zdeterminowani do tego, żeby, żeby ten mecz wygrać i, i naprawdę fragmenty były bardzo dobre, także ja myślę, że spokojnie tutaj widać, że wprowadzamy też dużo, dużo nowych zawodników tak? do tej kadry i potrzeba po prostu czasu i musimy sobie zdać z tego sprawę, że to nie przyjdzie pewnie w tydzień, dwa. Tylko trener no, musi dostać więcej czasu, żeby wprowadzić tą swoją wizję. E, ci piłkarze też muszą się, że tak powiem, obyć w tej reprezentacji, ci, którzy do niej do, dołączyli i, e, i po prostu pracować dalej, bo, bo tego serca naszego polskiego już był zalążek w ostatnim meczu. że tego się musimy trzymać. Jeżeli to będzie, to, to piłka nożna naprawdę do nas przyjdzie, bo, bo mamy fajnych chłopaków do gry w piłkę. i Trzeba po prostu w siebie uwierzyć i po prostu robić swoje. To mam nadzieję, że ta adaptacja nowych taktyk i nowych zawodników przejdzie szybciej. No, Ja mam to szczęście, że reprezentacją na co dzień się nie zajmuję, więc spokojnie mogłem sobie wyłączyć na przykład drugą połowę, Polska Albania i obejrzeć odcinek serialu. Było to dużo przyjemniejsze. Więc polecam na przyszłość. Jak nie trzeba, to nie trzeba do końca oglądać. Tak jak złe książki, to można w połowie spokojnie odłożyć. To w takim razie no, muszę zapytać trochę, pewnie pytanie standardowe, ale no, korona zrobiła przeskok gigantyczny, jeżeli chodzi o, o jesień i, i to, co się dzieje wiosną. Pod każdym względem, absolutnie. Nikt się nie spodziewał, każdego to, to zdziwiło. Co trener zmienił w sposobie treningu czy w samym przygotowaniu. Czy to był mental, czy to jest zupełnie inny sposób trenowania, czy to jest zupełnie, nie wiem, nowe podejście do, do tych treningów. I co zostało przez tą przerwę zmienioną, przez przerwę zimową zmienione? A czego jeszcze trenerowi tak brakuje, żeby to było już idealnie pod jego zespół poukładane? Co my zmieniliśmy? No, przede wszystkim zmieniliśmy sposób pracy i komunikacji jakby w zespole, bo. Ta świadomość nasza, i, i ja to podkreślam cały czas i codziennie do, do swoich zawodników, my musimy mieć plan, musimy mieć założenia na mecz, i musimy być świadomi tego, po co to robimy i dlaczego to robimy. I to jest, to jest najważniejsze, bo no nie sztuką jest wyjść po prostu i biegać ale biegać trochę tam, trochę tu i tak dalej. Także no na, tym, na tym się skupialiśmy i tak jak mówię, ta świadomość organizacja gry, kiedy nie mamy piłkę i co chcemy zrobić, kiedy ją mamy. Bo my skupiamy się na tym w tej chwili, żeby jednak tej piłki bezcelowo do przodu nie kopać, jeżeli już mamy ją przetransportować do przodu, to w sposób przemyślany i i taki, który będzie dla nas rozwiązaniem, które stosowaliśmy w środkach treningowych, tak? że jeżeli będziemy mieć problem, to opcja awaryjną mamy tam i tam, i w danym sektorze musimy zrobić konkretne rzeczy, żeby osiągnąć nasz cel. Także główna, główna rzecz, która tak jak mówię, którą zmieniliśmy, to organizacja gry. I to jest to jest dzisiaj kluczem, bo no, no, piłka nożna pokazuje, że wszędzie na każdym poziomie rozgrywkowym dzisiaj Widać, że trenerzy pracują po prostu nad tym i, i nad tym trzeba pracować. Oczywiście z każdym poziomem jest rozgrywkowym ten jakość, ta jakość piłkarzy jest stosunkowo idąc w dół, no jest powiedzmy mniejsza, no bo ona jest rzeczą normalną, że musi być mniejsza, ale pomysł na to, jak mają się poruszać ci zawodnicy, co mają robić z tą piłką, plus indywidualna taka kreatywność zawodników no to idzie w tą stronę i po prostu musimy być świadomi tego, co robimy i dlaczego to robimy. I, i powiem szczerze, że to u nas na początku no nie było to łatwe, bo tak jak powiedziałem, no my mamy doświadczony zespół i są pewnego rodzaju naleciałości, tak? Treningowe, które, które ci po prostu zawodnicy mają, mają bagaż doświadczeń ze sobą i, i każdy chciałby coś powiedzieć w danym momencie, każdy do każdej sytuacji chciałby się odnieść. Jednak na koniec no, pojawia się temat dla mnie najważniejszy, to jest zaufanie, tak? jeżeli, jeżeli sobie ufamy, a ja ufam temu zespołowi w 100%, to ten zespół musi mi zaufać i, i, i to jest naszą podstawą, tak? także tak funkcjonujemy, oczywiście nie było to łatwe, bo, bo ten okres przygotowawczy był naprawdę burzliwy dla nas i Przekonanie zawodników w stronę taką, że idziemy rzeczywiście w dobrą stronę i ta gra wygląda coraz lepiej. W moich oczach ona wyglądała z meczu na mecz coraz lepiej. Oczywiście popełnialiśmy dużo błędów, także tych prostych, ale na koniec, gdy przychodzisz i wychodzisz na mecz, a, a przegrywasz na przykład z trzecioligowcem, no to pojawiają się wątpliwości. tak. A Nie, co damy... takiego w ogóle było? Bo trener powiedziałby, że był burzliwy to okres. Przygotowawczy. My, oczywiście w tej szatni nie, nie, nie byliśmy, ale właśnie był burzliwy pod takim e, kątem, e, że było nie wiem, dużo personalnych na przykład wycieczek, e, że, że ta drużyna była jak w jakiś sposób e, podzielona. Tu zaraz na pewno wyskoczy temat e, Bartka, śpiączki, e, czy to było burzliwe, że trener musiał zbudować zaufanie, wobec powiedział, że słuchajcie, nagramy <laughs> taką taktyką i musicie mi zaufać, a na przykład Jacek Kiełb ze względu na doświadczenie mówił, no nie no, ale ja tu już. W miałem tylu trenerów i tak nie będzie. Znaczy burzliwy pod tym, pod tym kątem, że tak naprawdę na początku zrezygnowaliśmy z usług powiedzmy nam pięciu, sześciu piłkarzy i, i w ich miejsce też za bardzo nie mieliśmy, nie mieliśmy no wzmocnień, tak? Na obóz ja zabrałem bodajże dziewięciu czy dziesięciu juniorów i tu też były jakby pytania, no bo zespół czuje, zespół widzi, tym bardziej taki doświadczony, że czuje, że potrzebuje wzmocnień i tak dalej na no halo. Ty zabierasz juniorów, tak? No to ty nam kładziesz do głowy, że my chcemy się, chcemy zrobić wszystko, żeby się utrzymać, ale, ale pomóż nam człowieku, tak? No, bo, bo tak sobie nie poradzimy. Następny temat to jest taki przede wszystkim sposobu tego trenowania, tak? bo jeżeli wychodzimy z bazy, że musimy być zorganizowani, to pewne rzeczy musieliśmy zacząć robić naprawdę od podstaw. Naprawdę mega proste rzeczy, zamykania przestrzeni, zamykania linii podania, atakowanie przestrzeni, poruszania się z piłką bez. I tam było naprawdę dużo takich no, nie, nie nazwę tego negatywnych, ale dużo takich pytań po prostu, że kurczę. Organizowaliśmy gry, które były na skróconym polu, zawężonym polu i dajmy na to, nie możemy grać piłki górą. No ale jak no nie możemy grać górą, ale przecież w meczu się gra górą. Nie gra się tylko dołem, gra się tylko górą. Panowie, ale jak zaczniemy zamykać to, co jest na dole, to skupimy się na tym, co będzie u góry. Jeżeli na małej przestrzeni damy radę, to. To ogarnąć, to spróbujemy to zrobić na większej. No ale nie, trener, nie damy rady. Nie w sposób negatywny, tylko po prostu ja to odbierałem jako taką chęć rozwoju też przez nich, że oni chcieli pewne rzeczy narzucać eee, w tych treningach, żebyśmy. No, oni to po prostu widzieli w troszeczkę inny sposób. I, I tu było gdzieś tam takie, że tak powiem, burzliwe, bo. Bo my ze sztabem wiedzieliśmy, co robimy, jak chcemy pracować, ale wychodzimy na mecz z ligą, chyba tam niemiecką. Kurde, no i dostajemy w czapę, nie? Okej, okay, wyciągamy z tego fajne rzeczy. Panowie, dobra, pracujemy dalej, bo pracujemy, musimy się rozwijać. Wszystko nam się zaczyna spinać, pojawia się entuzjazm. Wychodzimy na ostatni sparing, dostajemy pięć. Czyli w dużym skrócie można powiedzieć, że trener musiał się trochę z drużyną dotrzeć jednym słowem. No to jeżeli już jesteśmy przy, przy personaliach, no to musimy poruszyć sprawę Bartosza Śpiączki, bo to był duży transfer jak na koronę kielce. Przed sezonem naprawdę na papierze wyglądało to jako świetne wzmocnienie. I czy to, to było tak, że jakby szale przeważyło, przeważyła już sama zima. Czy trener już będąc asystentem widział, że to nie jest zawodnik, który pasuje do Korony Kielce? Jak się okazuje chyba nie tylko piłkarsko, ale pod względem mentalnym przede wszystkim. Ja od początku jak Bartek pojawił się w klubie, ja wiedziałem o tym, że to jest dobry zawodnik. To będzie dobry zawodnik dla Korony. I rzeczywiście ja w okienku chyba letnim bodajże, jeszcze jako asystent Rzeczywiście poświęcałem Bartkowi bardzo dużo czasu na trening indywidualny. Ja bardzo mocno bardzo mocno wierzę w Bartka, bo naprawdę to jest chłopak, być może nie jest to wirtuoz piłki nożnej, natomiast Bartek ma to coś. Bartek ma Gola, potrafi to robić. Natomiast to jest to, co powiedziałem przed. Przed kilkoma minutami, że akceptacja zespołu do tego, co chcemy robić, e, musi iść z każdej strony. Ja to powiedziałem na początku naszego, jakby naszej drogi, że e, tu każdy, absolutnie każdy musi robić to, co jest najlepsze dla drużyny, nie dla siebie. Bo organizacja dzisiejsza piłka wymaga tego, że dzisiaj. Naprawdę każdy zawodnik na każdej pozycji musi wykonać określoną robotę zgodną z tym, co, co, co ta drużyna chce prezentować i jak chce grać. Także e, ja cały czas e, do ostatniego momentu rozmawiałem z Bartkiem na ten temat. Bartek ma troszeczkę takich nale, naleciałości, tych, o których mówiłem wcześniej i. E, i ja wierzę w to, że Bartek, jeżeli trafił do, do płocka, ma dobrego trenera, bardzo wymagającego, bo wiem, jak ciężko pracują w płocku. Wiem też, jakie mają zasady gry, jak się chcą poruszać. Także myślę, że Bartek zrozumie to, że my też chcemy wymagać i też wymagamy. Przeszedł do następnego klubu, w którym to się tego podobnych rzeczy trenerzy wymagają. I po prostu wróci na tą, na tą fajną ścieżkę, bo, bo to jest fajny człowiek i, e, i potrafi zdobywać gole. Także ja mówię, życzę wszystkiego najlepszego, bo e, no przypominam, no Bartek wciąż jest naszym zawodnikiem. I, i, i w czerwcu pewnie temat, temat Bartka powróci. Ja bym chciał zobaczyć Bartka dojrzałego, w pełni ukształtowanego i gotowego do ciężkiej pracy. No, patrząc na to, ile bramek zdobywa, wyśle płock, raczej Wisła nie zdecyduje się na wykupienie go. Więc tak, to jest, jest wasz zawodnik, też bym to podkreślał. Wychodzi na to, że był chyba trochę taki przeskok, taka głęboka woda. No, przeszedł pan drogę od asystenta od razu do trenera pierwszej drużyny. I że było trochę takiego siłowania się z zespołem i że ci bardziej doświadczeni zawodnicy. Patrzyli na, 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 na pana, tak trochę z ukosa, że no. A co on tu będzie mi mówił? No to, to z, jako asystent zagrał dwa spotkania, dwa spotkania przegrał. E, zarząd go pewnie wziął, bo był tani. Ja mówię o takim powszechnym e, myśleniu. E, I on teraz jeszcze stawia swoje warunki? Czy, czy była chyba trochę taka przepychanka? Nie, nie, nie. To bo źle się zrozumieliśmy. Nikt tutaj się nie, nie boksowaliśmy się. Nie, ja w żaden sposób do zawodników nie. Nie odbierałem tego od zawodników jako atak na to, czy sztab coś robi dobrze, czy sztab coś robi źle. Bardziej chodziło o to, że no piłkarze przynajmniej ci bardziej doświadczeni. Ja wiem, że oni u nas, będąc u nas w klubie, oni chcą bardzo. Chcą bardzo. Ale mają swoje przekonania. I oni po prostu pewne rzeczy przekazywali w dobrej mierze. Ja tego naprawdę nie odbierałem jako atak na moją osobę czy na kogoś. Nie w dobrej wierze, ale po prostu ja cały czas mawiałem, jakby wmawiałem, przekonywałem do tego, że po prostu to musi iść swoim rytmem. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj z litery A przeskoczyć do, do D. Po prostu musimy przejść. Pełnymi, pełnymi jakby mikrocyklami i pełnymi zadaniami, żeby to wypracować i przechodzić ze szczebla na szczebel, bo skakanie nam w niczym nie pomoże, bo dzisiaj wiemy, że przechodzimy szczeble po kolei, a mimo wszystko wciąż przytrafiają nam się błędy na poziomie powiedzmy drugiej bazy, tak, a jesteśmy już, na, już pomału zdobywamy trzecią, czwartą, a wciąż musimy wracać i e, i analizować problemy z bazy drugiej, e, i tak dalej, i udoskonalać to, co było w drugiej. W międzyczasie dotyka, dotykać to, co jest to, co jest już e, dalej. Także to no, cały czas jest praca, i, i ja wiem, że oni dzisiaj są świadomi, że, że no, po prostu no, pewne rzeczy musimy iść do przodu, ale no, musimy to utrwalać. No, no, proste rzeczy, tak jak w szkole i, i tego, tego się, ja się tego trzymam, bo, bo, bo tylko według mnie. To jest moja, moja wizja i ja tak chcę pracować. I pewne rzeczy, jeżeli mamy wyuczone, ale jak ich nie, nie, gdzieś tam nie utrwalasz i nie dotykasz raz na jakiś czas, to one po prostu zanikają. Święte słowa. To trener-nauczyciel trochę na to wychodzi, Kamil Kuzera, ale bardzo dobrze. Czy jak obserwował pan tą koronę no jesienną, był pan blisko tego zespołu? Widział pan już i sugerował coś trenerowi Oiżyńskiemu, że no tu trzeba jakoś w miarę radykalnie zmienić to, to, to podejście, bo jak się okazuje, ten, ten zespół miał potencjał piłkarski, ale, ale korona no, na, na jesieni wyglądała, jakby trenerowała, nie wiem, no głównie na siłowni. Z piłką nożną niewiele miało to, to wspólnego. I czy, czy nie rodziło to też jakiegoś konfliktu trochę, że, że tutaj trener sugerował jeszcze jako asystent trenerowi Oiżyńskiemu, że. No, chyba te metody jednak nie działają, coś musimy tutaj tak radykalnie zmienić. Na pewno rozmawialiśmy na te tematy, z tym, że ja zawsze wychodziłem z założenia, będąc jako asystent, że musisz mówić prawdę. I czy się z tym zgadzasz, czy nie, to po prostu mów jak widzisz sytuację, bo no, nikt klakierów nie potrzebuje. Ja też nie potrzebuję asystentów, którzy będą mi przychodzić i mówić, tak, jesteś fajny, piękny i w ogóle miód malina, tak. Tylko, że to generalnie no, prowadzi do niczego. I oczywiście my z trenerem rozmawialiśmy na takie tematy, ale tak samo jak e, ja analizuję dzisiaj e, wsparcie merytoryczne moich asystentów, tak też pierwszy trener, czyli trener Leszek, trener wcześniej Maciek, trener Dominik, Mirek, każdy podejmuje decyzję I, i to ty jesteś jako pierwszy trener odpowiedzialny za to, jak to będzie wyglądać. I ty podejmujesz decyzję. Ty decydujesz o, o kształcie i o wizji, jak chcesz, żeby Twój zespół wyglądał. Także tutaj, no, no, oczywiście, że była rozmowa, bo e, no my szczególnie z trenerem Leszkiem gdzieś tam łączą inne rzeczy i e, jesteśmy po prostu kumplami. E, znamy się naprawdę szmat czasu, niejedno razem przeżyliśmy i, i oczywiście takie rozmowy były, ale mówię, no, decydujący głos zawsze ma pierwszy trener i to. On decyduje o kształcie tego treningu, o, o formie e, formie i, 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 powiedzmy, struktury naszej gry. E, także, no finalnie, on bierze sukces na klatę i on bierze porażkę. No i to, tak to niestety wygląda. Czyż z trenerem ojczyskim, rozumiem, cały czas y, ma pan kontakt? E, powiem tak: na tą chwilę nie mieliśmy jakby okazji. Porozmawiać tak w cztery oczy, tak? Telefoniczny, telefoniczny, sporadyczny ale jest. Natomiast ja wiem, że e, no, po prostu jesteśmy ludźmi i pewne rzeczy, które się wydarzają, czasami masz e, troszeczkę obraz zamazany, bo, bo nie zawsze docierają informacje z jednej i z drugiej strony. Czasami gdzieś ktoś chce coś przekolorować, pogadać może inaczej. No kwestia, jak, jak segregujesz informacje od ludzi z zewnątrz, tak? Także ja wiem, że, że po prostu to, co się wydarzyło, to nas po prostu umocni jako ludzi, tak? No bo tak jak powiedziałem, no jesteśmy, jesteśmy kumplami i pewne rzeczy przyjdzie taki czas, że się spotkamy pewnie w Kielcach czy, czy Poza, i, i na pewno szczerze sobie na te tematy wszystkie porozmawiamy. No tak, ja też bym od trenera nie odbierał telefonu, jakby dzwonił no to, mówił, a nie mówiłem po kolejnym zwycięstwie. O Oczywiście nie, 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 tak to nie działa. Nie. No to no, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie ma co być złośliwym, zwłaszcza, że no kupę czasu rzeczywiście w roli asystenta spędzone z trenerem Ojzyńskim i na pewno sporo warsztatowych rzeczy ten trener nauczył. Jeżeli chodzi o to, że wsiadł pan na karuzelę trenerską, no już oficjalnie jako pierwszy trener. Pokazał się ze, ze świetnej strony, korona ma naprawdę duże szanse na, 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 na utrzymanie w, w tym sezonie. Jak rozumiem na razie kontrakt jest do końca sezonu, a będziecie po, po sezonie rozmawiać co dalej. Ta, tak to wygląda na tą chwilę? No, tak to wygląda, natomiast no, są pewne zapisy, które, które mogą ten kontrakt Przedłużyć. prowadzić w życie dalej. Rozumiem. Mm -hmm. I no, jest pan kojarzony i pewnie związany z Kielcami dość mocno, bo z tego co wiem, to chyba syn trenuje w Koronie, mm -hmm. córka trenuje piłkę ręczną też w Kielcach, tak. także jesteście mocno mocno osadzeni w, w tym mieście. No ale tak, no, trener wsiadł już na tą karuzelę. Ja oczywiście życzę kariery jak Alex Ferguson i żeby w tych Kielcach zostać na kolejne 25 lat. No ale ja trochę już tą ekstra oglądam i trochę wiem, co tu się dzieje. E, nie, nie boi się trener, że za trzy lata trzeba będzie się spakować i na przykład jechać. Nie wiem, do Lubina, do Mielca, do Gdańska, czy do, czy do koło brzegu na przykład. Nie, no naprawdę nie mam, nie mam. Pomimo, że no rzeczywiście, no kojarzony jestem no głównie z koroną, tak, ale... No na tym polega, jeżeli chcesz wchodzisz w tą drogę piłkarską i, i później trenerską, no musisz się liczyć z tym, że e, ja troszeczkę się z tego śmieję, śmieję, nie śmieję. Prędzej czy później i tak dojdę do momentu na pewno w koronie takiego, którym powiedzą mi, że i tak się na niczym nie znam. Także no, wiem, jak funkcjonuje piłka nożna i e, zdaję sobie z tego sprawę. Ale staram się być uczciwy wobec siebie. Jeżeli dasz siebie maksa i będziesz w porządku wobec siebie, że zrobiłeś rzeczywiście absolutnie wszystko, żeby, żeby rozwinąć zespół czy klub, trudno. Rzeczy, które się mogą wydarzyć, na które nie mam wpływu, bo nie zawsze jako trenerzy mamy na wszystko wpływ. Po prostu staram się tymi rzeczami naprawdę nie, nie przejmować. Jeżeli będzie taka sytuacja, że, że będę. Musiał odejść z korony? Okej, okay. piątka, piątka, jedziemy dalej, nikt na nikogo się nie obraża, bo ee, no ja nie, nie. Staram się budować przede wszystkim relacje takie w klubie i w zespole. Ja naprawdę przychodzę i mm, ja rozmawiam absolutnie z każdym. Siódma rano zaczynam pracę, także dosyć wcześniej wchodzę praktycznie na równi z paniami, z do klubu i naprawdę różne tematy tutaj poruszamy. I wiem o tym, że jestem uczciwy w stosunku do nich i oni robią, ja robię absolutnie wszystko, żeby nie utrudniać im pracy. Oni robią absolutnie wszystko, żeby tą pracę, żeby w tej pracy dać mi jak największy komfort, a co z tego wyjdzie na koniec, najważniejsze, żebyśmy na koniec byli ludźmi i potrafili uścisnąć sobie dłoń, powiedzieć fajna robota, udało się bądź, zrobiliśmy to, bądź nie zrobiliśmy, ale, ale zawsze uczciwie i, i z podniesioną głową. No, jeszcze trener na początku zrobił najgorszą rzecz, jaką może tylko trener zrobić. Wykręcił dobre wyniki. To dobre wyniki to jest dla trenera klasy po prostu jak, jak krzyżyk. Jak się popatrzy na trenera Majeskiego, trenera Banasika z, z, z Radomiaka. To ja nie wiem, czy, czy, czy trener też to tak odbiera, że to są jakieś po prostu um, niewyobrażalne oczekiwania, i na przykład w Mielcu, i, i w Radomiaku, że, że nagle przychodzi jakiś jeden mikrokryzys, i trenera w ekstraklasie nie ma. I czy jest pan przekonany, że przy takim kryzysie w Kielcach, który. No, Prędzej czy później musi się wydarzyć, no bo żadna drużyna nie jest zrobiona po prostu z robotów, tylko to są wszystko ludzie. Ten zarząd będzie miał na tyle zaufania i, i, i potrafił wesprzeć i powiedzieć: Znaczy, nie, niech tego lepiej nie mówi. Bo jak tylko zarząd mówi, że trener ma pełne wsparcie, to wiemy, co się dzieje dosłownie trzy dni później. Żeby tylko zarząd, zarząd nie powiedział, że trener ma pełne wsparcie, żeby po prostu nic nie mówił. To może od początku. Ja. My zdajemy sobie sprawę wewnątrz. I trenerzy, zawodnicy, i prezesi, i pracownicy klubu. Naprawdę jesteśmy świadomi tego, że zrobiliśmy pewne rzeczy, pewne kroki da, daliśmy radę pchnąć. Po prostu ta gra rzeczywiście idzie, idzie na to patrzeć pomału. Widać, że gdzieś tam robimy kroki, kroki do przodu. Ale też ja naprawdę widzę, że w klubie mam bardzo chłodno. Bardzo chłodno tutaj nikt nie, jakby nikt się nie grzeje tymi wynikami, bo no patrząc na powiedzmy tabelę z tej rundy, ok, korona jest na piątym miejscu. Fajnie. Zrobiliśmy progres, ludzie chcą nas oglądać, ludzie przychodzą na stadion, są z nami, ale finalnie jesteśmy w strefie spadkowej, czyli powiedzmy status quo zachowany jest, tak? Troszkę udało nam się zrobić krok do przodu. Dla mnie najważniejsze dzisiaj jest to, że na dzień 30 marca korona ma szansę na to, żeby się utrzymać w Ekstraklasie. Ale to jest bardzo daleka droga. Bardzo daleka, bo za dwa dni my gramy mecz z Miedzią Legnica, ok, wszyscy mogą powiedzieć że Miedź Legnica nie nadaje się do niczego, ale oni grają w piłkę. No grają w piłkę. Tam widać, że jest pomysł w tym zespole. Coś tam szwankuje, ale ten zespół się rozwija. I dzisiaj e, dzisiaj ja wiem, że ten wynik e, to przebieg spotkania może być naprawdę bardzo różny, bardzo różny. I ja nie, nie buduję tutaj jakby wokół siebie historii, że ja jestem, nie wiem, cudotwórcą, bo nie jestem. Nie jestem. Staramy się robić to, co możemy najlepiej. E, i, I po prostu się tego trzymam. Trzymam, mnie, nie, nie, nie dopuszczam sytuacji takiej, że, nie, że będziemy się grzać, bo, bo jest naprawdę bardzo cienka linia między tym, czy wygrywasz, czy przegrywasz match. To jest bardzo między tym, czy jesteś dobrym trenerem, czy jesteś. To jest trochę zachwiane, bo, bo czasami to tak, jak pan powiedział, tak, masz pełne poparcia, a za dwa dni cię nie ma. To troszeczkę taka, e, troszeczkę powiedzmy, hipokryzja, ale jest naprawdę bardzo cienka linia między dobrym trenerem a złym trenerem. Czasami decyduje dwa, trzy dni, tydzień, czy jesteś ten dobry, czy ten zły. A my jesteśmy przyzwyczajeni do tego i tak jak ja powiedziałem wcześniej, że prędzej czy później tak ktoś zdarzy się taki, który przyjdzie i powie, że, że po prostu się na tym nie znam no, i po prostu tego nie umiem robić i najlepiej, żebym tego nie robił do końca życia, tak? ale, ale ja po prostu wierzę, e, wierzę w to, co robimy i wierzę w rozwój po prostu, wierzę w to, że trzeba mocno ciężko pracować e, i się rozwijać. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Co tydzień mamy mecz i mamy wszystko, mamy co tydzień 90 minut na to, żeby udowodnić, że potrafimy, że się nadajemy z analizy trenera jednoznacznie wynika, że klub Ekstraklasy to jest troszeczkę taka rozwydrzana szesnastolatka dla trenera, że przyjdzie ten moment, niezależnie jak dobrze się dziecko wychowuje, że będzie miało bunt wieku młodzieńczego i powie, że nienawidzi rodzica, pomimo tego jak bardzo dobry dla, dla, nie, dla niej był. To no czyli... właśnie, no i tu jest wszystko, tu jest duża rola nasza, tak, żeby, żeby to wszystko tonować i, i rzeczywiście przekonywać do tego, że ja nie lubię słowo proces, bo to, to było bardzo popularne takie kiedyś i chyba dalej cały czas, że jest proces, ale rzeczywiście ciężka praca da nam coś i ta stabilność jest naprawdę w piłce nożnej bardzo potrzebna, bo, bo ta krzywa powiedzmy wzrostu, jeżeli taką obierzemy, ona nigdy nie jest, nigdy nie jest równa, zawsze, zawsze gdzieś są odchyły w dół, dół, góra, dół, góra i po prostu na te doły, musimy być po prostu przygotowani i, i, i myślę, że reagować, no ale to wychodzi doświadczenie i no też moment i czas, w którym się klub znajduje. O, to trener mówi jakieś rewolucyjne rzeczy, jeżeli chodzi o ekstraklasę. W ekstraklasie przy każdym dołku trzeba z, y, y, robić efekt nowej miotły. Wiemy, że często kończy się to tragicznie, y, no ale to jest ekstraklasa, to jest nasza wspaniała liga i za to ją między innymi kochamy. Już było wspomniane o meczu z Miedzią Legnica. I właśnie dla mnie, moim zdaniem, Miedź Legnica to dla Was jest po prostu przeciwnik z koszmaru. Y, jeżeli chodzi o jedną kwestię, bo to wreszcie będzie mówione, to Korona jest faworytem. To korona musi wygrać. Dla korony to jest spotkanie po prostu ultraważne, bo po pierwsze, rywal bezpośredni do spadku, który raczej już wszyscy mówią, że pożegnał się z ekstraklasą, ale na którym każdy praktycznie robi punkty. Więc korona w tym meczu musi zrobić punkty, a nie może zrobić punkty. Czy, czy nie jest tak dodatkowe obciążenie psychiczne gdzieś z tyłu głowy? Eee, znaczy, no my wiemy, jakie, jaki ten mecz ma gatunek dla nas, tak jak pan powiedział, ale. My, ja nie chcę budować tego na zasadzie takiej, że każdy mecz to jest o życie i tak dalej, bo tak nie jest. Tak nie jest. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy w każdym kolejnym meczu, na który wychodzimy, a dzisiaj e, za dwa dni mamy mecz z Miedzią Legnica, rzeczywiście, to jest dla nas najważniejszy mecz, ale pod kątem takim, że on oceni naszą ostatnią pracę, to co udało nam się wytrenować, to co wypracowaliśmy w treningu. Co chcemy, czy damy radę realizować założenia? Ja wierzę, że jeżeli jesteśmy skoncentrowani, bo to też był duży nasz problem i wciąż jest duży problem dla nas. Utrzymanie 90 minut w pełnych obrotach i na pełnej koncentracji to jest dla mnie najważniejsze, żeby ci chłopcy z siebie wy, wy, wyciągali jak najwięcej z każdego meczu, bo następnego może nie być. Następnego może nie być i to nieważne, czy to będzie mecz z Legią, czy z Rakowem. Traktuj po prostu swój, <coughs> swój mecz, jakby to był, miał być mecz ostatni zaprezentuj się tak, jakbyś chciał, tak jakbyś chciał być pożegnany na, na tym czy innym stadionie. Także e, na tym się skupiamy, no, bardzo ważny mecz, ale, ale generalnie zostaje jeszcze trochę grania, także no, bardzo ważny dla nas, ale, ale naprawdę na nie powiem, że na spokoju, ale z chłodnymi głowami i, i ze swoimi założeniami. Zdecydowanie, jeżeli to ma pomóc, a w ostatnich spotkaniach widzieliśmy, że to bardzo pomaga, to będę też spokojny o zespół. Wiemy, że trener ma bardzo dzisiaj ograniczony czas, bo będzie konferencja prasowa, więc powoli już zbliżamy się do końca. Więc, takie trochę pytanie bardziej na luzie, patrząc na trenerę piłkarską, trenera kariery piłkarską stricte. No w takich szatniach jak trener był, to po prostu ja bym pozazdrościł. z tyloma piłkarzami. No dla Ekstraklasy epokowymi dzieliło się szatnie. Którego by pan do obecnej Korony Kielce chciał sprowadzić. Którego bym chciał sprowadzić? W którym Oprócz grał? Że... <coughs> Dzisiaj. Tak, na dzień. Bardzo, dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy bardzo by mi się przydał luz i polot Kamila Kosowskiego. Na skrzydełku jednym słowem, tak? Skrzydełko. Nie mówię, że nie mam na skrzydle, ale taki polot, bo to był naprawdę mega, mega, mega piłkarz i z mega fajnym charakterem przede wszystkim do piłki nożnej, i, i te charaktery mają dużo, dużo do, do czynienia u nas. Także Wiślacką na pewno Kamil Kosowski, jeśli chodzi o taką finezję i. I fantazję, odpowiedzialność na pewno Kazia Moskala by mi się przydała, bo to taki chłop, którego czy miał 40 czy 35, to orał jak, jak złoto. Także takich ludzi trzeba i takich ludzi trzeba doceniać. Rozumiem, że pod względem mentalnym również dla szatni byliby wielkim wzmocnieniem. Nie tylko piłkarz. Absolutnie tak. No, ta, tak myślałem, tak myślałem. No, myślę, że, że Kamila Kosowskiego w, w ze swojego prime'u to, to każdy próbek ekstraklał. On by chyba nawet w Rakowie często chyba w tym momencie miał miejsce w, w pierwszej jedenastce, niezależnie od tego, że chyba taktycznie tam nie do końca y, y, pasuje. Y, czyli co? Atak, Sikawka, Łukowski i Kosowski to byłoby Tridentes z Kielc, które by w przyszłym sezonie chyba o puchary już... już, już ja myślę, ]ło. że jakby tu Kosa się bujał Dalej na tym skrzydełku, to ci napastnicy naprawdę mieliby, mieliby z tego chlebek. No, no konkretny, ale... konkretny, bez finezji, ale konkretny. konkretny. Żadnych mitów, tylko fakty. To no, dokładnie takie piłkarskie podstawy. No ale wie pan, to bywa tak, że i Kamil Grosicki zrobi cztery fikołki, 15 asyst w meczu, a Pogoń Szczecin nie jest w stanie jednej bramki strzelić, także no, nie życzę oczywiście takich napastników, jak aktualni napastnicy Pogoni Szczecin. Myślę, że ciekawka, by z tego narobił bramek. To jeszcze mam pytanie tak kończąc, czy Łukowski zostanie w tych Kielcach na dłużej? Czy tam już po prostu wam się telefon? pali o niego i jeżeli nie tylko niego, to czy jest jeszcze ktoś gorący z Kielc do wzięcia w sensie takim, że oczywiście nie chcecie go puścić, ale są zapytania. To nie jest moja działka. To naprawdę nie jest moje, moja działka. Ja się skupiam na swoich rzeczach. Jeżeli dotrą takie informacje, ja jasno określam na to, kogo chcę do zespołu, kogo kogo nie chcę. Także Kubę na pewno chce i każdego zawodnika, który, który daje z siebie wszystko w treningach, w meczach, ja zawsze będę chciał w tym zespole I, a jaką propozycję dostaniemy za koło, to wiadomo, tu już jest interes klubu na pierwszym miejscu, także zawsze można się rozmawiać, ale, ale to nie ze mną. Rozumiem, rozumiem. To chyba z tej listy ludzi, którzy, których trener chciał zimą, to tak niewielu nie, nie spełniono. Te transfery były takie, no bym powiedział, no nie, oni spadają. Oni spadają, ale udało się z tego wycisnąć. No, oni spadają. No, coś zrobiliśmy kilka fajnych ruchów, oczywiście nie jakichś nie jakiś topowych, ale, ale najważniejszy jest mental tych chłopaków. Ja wiem, że oni chcą. A to jest naprawdę w piłce nożnej bardzo ważne. I jeżeli chcesz, jesteś przekonany co do wizji trenera, co do wizji klubu, e, sposobu gry i, i tego, w jakie, w jakie realia i w jakie środowisko się pakujesz. A ja uważam, że my w Kielcach mamy bardzo fajne środowisko do tego, żeby, żeby piłkarze mogli się rozwijać, ale oni muszą tego chcieć. To nie my, tylko, tylko piłkarze. My musimy wymagać, a, a oni muszą mieć chęć jak największą. Także. Kieleckie środowisko służy i oby służyło jeszcze dalej. I tymi pięknymi słowami zakończymy dzisiejszy wywiad. Niech to wybrzmi bardzo mocno. U trenera Kuzery trzeba pracować na treningach. Niestety, takie, takie rewolucyjne podejście ma do, do futbolu, że, że ciężką pracą, nie odpoczynkiem. Boże, to jak nie ekstra klasa w takim razie. Dziękuję bardzo. Wiem, że trener się spieszy. Kłaniamy się nisko. Dzięki, Życzymy bardzo Utrzymania przede wszystkim, a ja tak od siebie życzę szczerze, żeby nigdy zarząd nie miał pełni poparcia na Twitterze dla, dla Pana, bo to oznacza zwolnienie z pracy, a chcemy, żeby długo i szczęśliwie mieszkał w Kielcach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Kłaniamy się nisko, cześć.